tym roku kończy 18 lat. W dorosłe życie wkracza bogatszy o nowe doświadczenia, ale i sukcesy sportowe. Maciej Grabski z tarnobrzeskiego klubu Oyama Karate część swojego życia spędził na macie i ringu, na treningach i sparingach. Dziś może pochwalić się tytułem mistrza Polski w kickboxingu w Formule K1, w kategorii junior starszy, czy na przykład mistrza Europy w kata. Wszystko zaczęło się 13 lat temu. To wtedy już zaczął interesować się sportami walki. Trenuję od 5-6 roku życia i to jest karate, a kickboxing trenuję od 2 lat. No, zainteresowanie wzięło się z tego, że najpierw zapisał mnie tata na karate, a potem z biegiem lat zaczęło mi się to podobać. No i zacząłem to sam uprawiać tak jakby. Swoje pierwsze kroki w karate, a później w kickboxingu Maciek stawiał w tarnobrzeskim klubie Oyama Karate pod okiem trenera Grzegorza Uzara. Maciek trenuje u nas w klubie od 2005 roku, natomiast ze mną trenuje od 2007 roku. Rodzice go przyprowadzili jak miał 5 lat, ponieważ był troszkę chorowity i przyprowadzili go, żeby się wzmocnił fizycznie. No, okazało się, że po paru latach stał się jednym z czołowych zawodników w Polsce w karate, a następnie w kickboxingu. Jeżeli chodzi o karate, to trenujemy styl Oyama Karate. W tym stylu rywalizacja występuje zarówno w walkach, czyli w kumite, jak i w układach technicznych, czyli kata i kobudo, czyli takie układy techniczne z bronią, z tąfami, z kijami. Od jakichś 2-3 lat Maciek startuje również w kickboxingu. Ten kickboxing trenowaliśmy również dużo wcześniej na równi z karate, no ale z uwagi na to, że to były jeszcze dzieciaki, więc ich nie puszczałem na te zawody. Pomału zostali wprowadzani przez rok czy dwa w takie lżejsze konkurencje w kickboxingu jak Kicklight i tym podobne. Następnie później dopiero w systemy ringowe, czyli low kick i K1. Kickboxing to dyscyplina sportowa, w której walczy się stosując zarówno bokserskie ciosy pięścią, jak i kopnięcia. Rozwija zdolności motoryczne, takie jak siła, szybkość, wytrzymałość, gibkość, poczucie rytmu, jak również cechy psychiczne, panowanie nad stresem, zwiększenie pewności siebie czy poczucia własnej wartości. Wymaga jednak pewnej dyscypliny i ciężkiej, systematycznej pracy. Treningi, przygotowania do zawodów, to wszystko trzeba jeszcze pogodzić z nauką i codziennymi obowiązkami. Treningi odbywają się dla tej grupy kickboxerskiej 3 razy w tygodniu, w poniedziałki, w środy i w piątki, z tym, że w piątki przychodzą też osoby, które trenują karate, bo jest to trening na sprzęcie, czyli worki, tarcze, taki staramy się wprowadzać dużo treningów jakichś tam crossfitowych, obwodowych, typowo pod sporty walki. No a grupa zawodnicza trenuje codziennie praktycznie. Przed zawodami no to jest jeden trening dziennie, na to się składa no albo tutaj na sali, albo siłownia, bieganie, basen. No i że jest to okres bez zawodów, no to wtedy tak 4 razy w tygodniu to jest taki trening. Jest to bardzo złożony trening, no dużo boksujemy, kombinacje nożne, no z tego się przede wszystkim to składa. Praca w parach, na packach. Wymaga to od tych chłopców dużo wyrzeczeń, odpowiedzialności przede wszystkim za siebie, ponieważ no, nie ukrywajmy, pomimo talentu trzeba jeszcze poukładać sobie życie, a są tak, mówię, są to chłopaki w wieku 17-18 lat i różne pokusy czekają, życie towarzyskie i tak dalej, także to ich między innymi uczy tego, żeby byli odpowiedzialni za to, co robią, ponieważ każda gdzieś zerwana noc, czy jakiś nieodpowiedni posiłek, to wszystko ma wpływ, prawda? Jest to przyjemność, ale kwestią tego no, cierpią inne rzeczy. Jest mniej czasu na wszystko. Uczę się tutaj w szkole, w liceum Miechowicza. Czasami tam nauka na tym ucierpi, na treningach, ale jakoś daję radę to pogodzić. Lubię to robić, cieszę się tym, no i to chyba najważniejsze. Maciek stoczył już wiele walk, pokonał również utytułowanych zawodników. Jakie techniki stosuje, by zdominować przeciwnika? No najbardziej to chyba kopnięcia obrotowe. To tak lubię i nawet wychodzi. Ma niesamowitą psychikę, niesamowitą wolę walki, a poza tym to, że trenuje od małego dziecka, ma wspaniałą technikę nożną. Cały czas teraz pracujemy
nad technikami ręcznymi, bo jednak w kickboxingu te techniki ręczne muszą być też dosyć mocne. No ale tak jak mówiłem, to jest niesamowity chłopak, który żyje tym sportem, pasjonuje się tym, no i przede wszystkim chce mu się trenować. Wiele godzin na sali treningowej, wysiłek i litry wylanego potu zaowocowały tytułami i sukcesami. Młody zawodnik ma ich na swoim koncie już sporo. Zaczęły się tutaj w zawodach w Czarnobrzegu, w pokazach, to jest kata. I zająłem trzecie miejsce, to był chyba 2008 rok. No a potem stopniowo podkarpackie, potem Mistrzostwa Polski, wszystko na początku w pokazach, czyli w tym kata. No a potem dołączyły się do tego walki. No i ostatnio zdobyłem w marcu właśnie w kickboxingu Mistrzostwo Polski w K1, a w listopadzie brązowy medal na Mistrzostwach Europy w karate, w walkach i złoto w pokazach. Maciek taki pierwszy swój sukces odniósł w kickboxingu w 2016 roku na Pucharze Polski w Dwikozach. Tam został na swoim pierwszym starcie tak naprawdę i debiucie w kickboxingu na zawodach tej rangi. Zdobył złoty medal, no a później to już się potoczyło. Cały czas gdzieś miał szczęście takie, że nie, kontuzje go omijały i cały czas ta jego forma rosła. No akurat teraz w tym roku to jest naprawdę w niesamowitej formie. Który z tych medali jest najważniejszy dla samego Macieja Grabskiego? No brąz na Mistrzostwach Europy, no i to złoto w K1 właśnie. No K1 no to jest coś nowego, więc cieszy. No a jednak brąz na Mistrzostwach Europy to też już jest prestiżowy bardzo. Sukcesy Maćka są możliwe dzięki temu, że obecnie w klubie mam bardzo fajną grupę zawodników, z którymi może sparować i którzy również odnoszą sukcesy w kickboxingu na arenie ogólnopolskiej. Na ostatnich Mistrzostwach Polski w Legnicy Konrad Mystek zdobył wicemistrzostwo Polski w kategorii junior, a Dawid Hara zdobył również wicemistrzostwo Polski w kategorii junior starszy. Także więc poziom sportowy w klubie jest naprawdę wysoki. Także zapraszam wszystkich mieszkańców Tarnobrzega i okolic na zajęcia do naszego klubu. Dysponujemy bardzo bogatą bazą sprzętową. Wszystkim swoim członkom, którzy tylko chcą, umożliwiamy starty zarówno w kickboxingu, w różnych formułach, od tych najlżejszych jak kicklight, point fighting, jak poprzez te wszystkie cięższe ringowe formuły jak low kick i K1. Dzięki temu, że jesteśmy zrzeszeni w Polskim Związku Kickboxingu, jesteśmy uprawnieni do startów na zawodach w kickboxingu. Jesteśmy również członkiem Polskiej Organizacji Oyama Karate, Polskiej Federacji Oyama Karate i dlatego też możemy startować w różnych zawodach organizowanych przez różne związki czy różne kluby karate w Polsce. Także naprawdę zapraszam serdecznie wszystkich chętnych. Jak każdy młody sportowiec, również i 18-latek ma swojego mentora i sportowych idoli. Trenera myślę, że na pewno, no i Conor McGregor i Badr Hari, to jest kickboxer. No to oni we dwóch. Wszystko wskazuje na to, że swoje bliższe i dalsze plany Maciek wiąże również ze sportami walki. Na studia no chcę iść na AWF, ale przy tym trenować cały czas. No i rozwijać się. Najbliższe to Mistrzostwa Świata pewnie we wrześniu są, no i będę walczył o powołanie.